Jedno z ostatnich już takich spotkań, które będziemy rozgrywali praktycznie. Zaczynamy turnieje, co spotkania co 3 dni. A przeciwnik z Mielca jest takim przeciwnikiem, który nigdy nie odpuszcza przede wszystkim meczów u siebie, to zawsze są zacięte spotkania. No, bardziej, że w zeszłym roku był to zespół pozytywnym jakimś podmuchem w naszej lidze i doszedł bardzo wysoko, gdzie na początku wszyscy gdzieś stawiali go raczej na tych pozycjach dolnej części tabeli, a grało medal. Myślę, że to jest zasługa trenera Skutnika i wszystkich tych chłopaków. I myślę, że w tym sezonie, nawet po tych przygotowaniach, których mieliśmy szansę zagrać dwa sparingi, utrzymują ten ryb w tym kierunku. Aktualne wyniki trochę ich może nie zadowalają do końca, bo osobiście też powiem, że zaskoczymy trochę wynik w Legnicy, przegrana. Ale remis na wyjeździe w Puławach, bardzo dobry, wygrana po ciężkiej walce z Zabrzem. Zobaczymy, jak będzie z nami. Na pewno ich aspiracje sięgają gdzie indziej jak nasze. Byłoby fałszywe z mojej strony mówienie aż o jakichś wielkich obawach, ale z drugiej strony jest to sport i trzeba naprawdę wykazać dużo szacunku i respektu przed takim człowiekiem. Dobrze się gra z takim przeciwnikiem, z którym spotyka się praktycznie non-stop w przygotowaniach. Znają się oba zespoły jak łyse konie. Tu chodzi o to, że taki jest to interes. Nie ma nic przeciwko temu, że każdy mecz jest inny. Mecze sparingowe czy towarzyskie mają inny charakter. Nie wygrasz o wynik, ale cele są. Każdy ma jakieś inne cele, jakieś inne argumenty, które chcesz sprawdzić. W meczach o punkty schodzi już na dalszy plan, ta jakaś, powiedzmy, jeżeli to nazwać, przyjaźń. Na pewno z naszej strony będzie to też jakieś szczególne spotkanie, bo po drugiej stronie występuje Rafał Gliński, który przeszedł. Czyli dla niego też spotkanie z kolegami. I coś więcej dodać. No, tak jak powiedziałeś, zespół, który preferuje dosyć otwartą grę, szybką do przodu, bez kalkulacji. Trzeba się temu przeciwstawić, można to też wykorzystać, ale trzeba też to uszanować, że rzeczywiście jest to zespół, który gra na dużym ryzyku i w zeszłym roku grali na dużym ryzyku i myślę, że taki styl preferują, do tego się przyzwyczaili. Myślę, że to jest w tym momencie dla nas dobra sprawa, bo też raczej nie będziemy kalkulować, czyli oczekuje nas myślę, dobre spotkanie, przede wszystkim też nie tylko na nas trenerów zawodników, ale na najmocniejsze strony no to na pewno jest ten kontratak, a najmocniejsi zawodnicy to drugi dni są. Tutaj zaczęło na bramki Juryskim, szkoda, że kontuzja oczywiście Lipki, dosyć poważna, dojdzie do siebie. Oczywiście Wolański w bramce mimo wieku reprezentuje poziom nasz ligowy bardzo wysoki. No i ta umiejętność jego puszczenia kontrataku i to jest chyba ta największa broń, ten klucz, który zespół Mielca potrafi wykorzystać bardzo dobrze. Poprzez wychodzących zawodników do przodu, poprzez system obrony, jaki preferują i tą grę z przodu dosyć otwartą, dosyć spontaniczną ustawionych, ale to jest trochę forma, jaką są prowadzeni przez trenera Skutnika. Myślę, że coś to dawało etek w zeszłym roku, trudno żeby zmieniać, można tylko jeszcze dołożyć, prawda, więc tak do tego podchodzę. Mam jeszcze 2 dni czasu na to, żeby trochę pooglądać. Właśnie spotkania między nimi z Zabrzem i z Legnicą i wszystkim z Puław. Bo trzeba ten materiał przejrzeć, natomiast do zawodników przygotujemy coś. Sytuacja kadrowa jak wygląda? Wszyscy są zdrowi? Czy jakieś nie do końca, no, mamy Zarka, który podkręcił nogę z Lubiną, to każdy widział, więc tutaj na pewno nie sądzę, żeby wystąpił. Myślę, że będzie coraz lepiej w treningu, ale priorytet, tak jak zaznaczyłeś, idzie w kierunku tych ważniejszych jeszcze spotkań, gdzie każdy będzie potrzebny. Piotr Gawarczyk, który gdzieś tam ma lekki uraz, też gdzieś znakiem na pytania stoi, na pewno będzie w składzie na rozgrzewce, ale zobaczymy. Reszta myślę, że jakoś funkcjonuje, tym bardziej, że to był teraz taki ostatni okres 2 tygodni, gdzie mogliśmy normalnie popracować. A mamy Mielec, a potem gramy u siebie Kwizyn i potem zaczyna się dla nas ta przygoda, o którą walczyliśmy na początku września, czyli coś trudnego, ale myślę, że wdzięcznego.